Mszą świętą polową o godzinie 12 w sobotę 26 września przy Kopcu Chwały w Wytycznie rozpoczęto główne uroczystości obchodów 70. rocznicy bitwy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza pod Wytycznem. Organizatorem jubileuszowych obchodów był komendant główny Straży Granicznej, podpułkownik Straży Granicznej Leszek Elas. Do organizacji tegorocznych obchodów włączyli się też komendant nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, marszałek województwa lubelskiego, starosta powiatu włodawskiego, wójt gminy Urszulin oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne 9 Pułku Piechoty Legionów. Liturgii polowej przewodniczył dziekan Straży Granicznej, pułkownik Zbigniew Kępa. Lakoniczna informacja, choćby ta, którą znajdujemy w popularnej Wikipedii, a w której czytamy: oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza zgrupowane po walkach z Armią Czerwoną na Polesiu i Wołyniu przeszły Bug i stanęły na odpoczynek w rejonie Kosynia na północ od Chełmna. Po Eucharystii uczczono pamięć obrońców granic apelem poległych i salwą honorową. W licznych wystąpieniach przedstawiciele wojska, włodarze, władzy centralnej i lokalnej podkreślali wagę organizowania tego typu uroczystości dla społeczności lokalnej, by ta miała możliwość zapoznania się z historią naszej małej ojczyzny, a także w tym przypadku współczesną pracą Straży Granicznej. Zwrócono również uwagę, iż dla młodzieży jest to ciekawa lekcja historii. Oprawę artystyczną jubileuszowych obchodów przygotowali Młodzież Szkolna z Wytyczna, finaliści Festiwalu Pieśni Patriotycznej we Włodawie, nie zabrakło również orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej i oczywiście chóru Wojska Polskiego. Wszyscy jednak czekali na kulminacyjny moment tegorocznych obchodów, a była to rekonstrukcja bitwy pod Wytycznem, przygotowana przez Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne 9 Pułku Piechoty Legionów o godzinie 16, która zamykała program tegorocznych obchodów. Yeah.